Szanowni Państwo, mula, gościnny mula Polskiej Pogady, witamy serdecznie Państwa w imieniu Polskiego Związku Kurówino. Jest organizatora koncertu Śpiewamy dla Niepodległych, organizowanego w ramach 31. Przeglądu Kurów Południowej Wielkopolski. Koncert rozpoczęliśmy dwoma utworami technicznymi, które walczyły w 1927 roku i prawo w stanie polskiej podległości o miano hymnu narodowego. Hymn narodowy na Zuchwie Grodowskiego, mieście Legionu Polski w Lewosze, z dosługi Zanowickiego, Rodzia Ludowa, postawami Kazimierza Sikorskiego i Józefa Raczewskiego oraz Rotą, dosługi Marii Konopińskiej i muzyki Feliksa Nowowiejskiego. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert nie bez powodu nastaliśmy Śpiewamy dla Niepodległej, ponieważ przygotowujemy się do wielkiego świętowania na dzisiejszy koncert prawie w przededniu dwóch wielkich rocznic, tej najważniejszej, stojącej dla Stanisława, rocznicy setnej rocznicy odzyskania Polski Niepodległości, a także drugiej rocznicy. Dla nas to było, myślę, że może to najważniejsze, ta pierwsza, setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Przecież w listopadzie, w grudniu 1918 roku nasza część Polski wcale nie była wolna. Trzeba było tą wolność wywalczyć i temu służyło właśnie powstanie wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Potem rozszerzyło się na teren całej Wielkopolski. I dzisiaj właśnie wysłuchać będziemy pieśni z tego okresu pierwszej wojny światowej, z okresu odzyskiwania przez Polskę Niepodległości. Będą to pieśni żołnierskie, narodowe, patriotyczne. W wykonaniu 15 grup z południowej Wielkopolski, ostrowskiej orkiestry koncertowej. Zaczęliśmy wspólnym wykonaniem też zakończymy dzisiejszy koncert. Finałem będzie po raz pierwszy wykonany w Ostrowie Wielkopolskim hymn Wielkopolski. Na początku, zanim rozpoczniemy prezentację wszystkich kurów, chciałem powitać gospodarza tej świątyni, księdza kanonika Krzysztofa Neumana. Drodzy Państwo, przed nami prawie 2 godziny pięknej muzyki, muzyki patriotycznej. Wykonamy będzie 15 kurów. Każdy zaprezentuje się osobno, by potem nastąpił wielki finał. A przed nami już towarzystwo śpiewu z Rzeszowa, który w tym roku zainaugurował właśnie 2 tygodnie temu 2 rocznice, 25-lecie reaktywacji, a także 120-lecie działalności. Jeszcze warto dodać, że właśnie kur, czy też kilka gier, które usłyszymy, to kury, które powstawały w końcu XIX wieku, aby walczyć z zaborcą. To była w zasadzie wtedy jedyna możliwość kultywowania polskiej muzyki, polskiego języka, przecież w szkole, bo przecież w Urzędzie Język Polski tutaj na terenie zaboru polskiego był zabronione. Cieszymy się, że te zespoły przetrwały, że dzisiaj, do dzisiaj występują. Zapraszam Państwa do wysłuchania utworów wykonanych na Wysokiego Warszawie, a będą to Bywaj Cięcie Zdrowe, posłuchaj Mroga Skorowskiego, pracowany Wysiaka oraz Marsz Pierwszy Brygady, posłuchaj Tadeusza Biernackiego i Tadeusza Czabaczyńskiego, pracowany Tadeusza Zielińskiego, a pomagać będzie Maciej Bąk, a zaśpiewają w duecie Pan Rana i Jeźdźnicka i Pan Mona Mastera. Przed nami Towarzystwo w Biuru Warszawie pod dyrekcją Pana Jerzego Kojnasza.
Ale to kolejny kurs. Zapraszam serdecznie. Poprosimy o wyznanie świętej Cecylii ze Zamierza. Potem powstał na roku 1927. Liczył wtedy około 80 osób. Cały czas uświetniał aktywnie uroczystości narodowej, kościelne. Uczestniczył w Czerwonej Kapucach, gdy miał przeważnie czołowe miejsca. Po II wojnie światowej, oprócz szpiegu, oczywiście oczekiwany do tego rodzaju akademię, przedstawienia, wygłaszanie referaty, a to po lat 90. tych, co tu zawiesił na chwilę, oczywiście, z której rewanki. W styczniu 2003 roku wykonała się reaktywacja. Odmłodzony zespół liczy około 25 osób. Konstruując wielu swoich pracowników, uczestniczy w uroczystościach kościelnych, lokalnych, a także bierze udział w różnego rodzaju koncertach. Między innymi ja zawsze to nasze słowo w Skarbowie i sceny nasze Betleje. Chór wykona dla nas dzisiaj pan Tworek, jak długo żyła naszych dosłów Konstantego Głubowskiego oraz uwagi Stanisława Głubowskiego oraz cześć polskiej ziemi. Muzyka Stefan Służyński, słowa Denis Krakowski. Wysłuchajmy zatem Duchu Kościelnego Pokazanie Świętej Cecylii z Katowica pod dyrekcją Andrzeja Krakowskiego. Swoje działania. Dziękuję bardzo. Ostatni raz do słuchania.
Wacława Bełkuszewa. Thank you.
Szanowni Państwo, zapraszamy do wspólnego wykonania wiązanki pieśni Żołnierzki oraz Pani Jana Garbińskiego. Teraz będzie osobno niezapacetowa. Poważnie będzie 40-osobowy chór składający się z 15 chór podmiotowych. Wszystkich Państwa zapraszamy do wspólnego wyzwania zachowanych poznanych piosenki. Dedykuję Pani Ania Sikorski. Wiązanka pieśni Żołnierzki. Thank you.
koncertu Hymn Wielkopolski, po raz pierwszy wykonany w Ostrowie Wielkopolskim pod muzą muzyki i opracowania Mariusza Matuszewskiego i Słucha Jana Pyrzyńskiego. I sam kompozytor dyrygować będzie właśnie tym utworem. Zapraszamy serdecznie pan Mariusz Matuszewski z Poznania. I na finał dzisiejszego koncertu śpiewamy na niepodległej Hymn Wielkopolski. Dyryguje pan Mariusz Matuszewski, kompozytor. Mariusz Matuszewski, kompozytor Hymnu Wielkopolski, który zamknął
nasz dzisiejszy koncert, 31 przegląd chórów południowej Wielkopolski. Koncert pod tytułem Śpiewamy dla Niepodległej. Serdecznie Państwu dziękujemy. Serdecznie dziękujemy chórom, orkiestrze. Serdecznie dziękujemy księdzu kanonikowi Krzysztofowi Neumannowi, bo niestety przekroczyliśmy czas, ale nam chyba wybaczy. Czy ksiądz kanonik zabierze głos? Nie, nie zabierze. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy artystom. Dziękujemy wszystkim słuchaczom. Do zobaczenia w kolejnych koncertach.